Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Viper. W dzisiejszym takim krótkim odcinku przeprowadzę taki unboxing paczki za pieniążki, które zarobiłem właśnie na YouTubie. Jest to kilka rzeczy, które pomoże mi, nie wiem, w rozwoju czy ulepszeniu trochę jakości w ogóle kanału. Paczka jest nadana ze sklepu Bullshop. Nawet ten sklep dużym szacunkiem. W ogóle mi się podobają rzeczy, które posiadają. I na samym starcie chciałem was trochę jeszcze przeprosić, trochę mi głupio o takich rzeczach gadać, ale no, przez jakiś czas mój kanał został taki lekko zaniedbany przeze mnie. Nałożyło się dużo spraw, które musiałem pozałatwiać i po prostu trochę zabrakło czasu na nagrywanie odcinków i regularne ich wrzucanie. Dlatego pewnie odnotowaliście, że odcinki są dodawane nieregularnie, że jest ich trochę mniej. Również moja aktywność na moim Facebooku się zmniejszyła. Już te sprawy mniej więcej wszystkie są uporządkowane. Będę starał się, żeby jak najwięcej teraz czasu po prostu spędzić na YouTubie, żeby jak najciekawsze rzeczy się działy. Mam nadzieję, że stopaczka mi trochę w tym pomoże. I co? I mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie o to po prostu gniewać. Jeszcze jedna sprawa organizacyjna. Pod tym odcinkiem możecie pisać do mnie różne pytania, co tylko chcecie, a ja nagram sobie takie coś leśne Q&A 2, jak niegdyś nagrałem. Taka informacja o czymś takim jeszcze pojawi się na mojej grupie na Facebooku, do której was oczywiście zapraszam. I przypomnę wam jeszcze o tym na koniec odcinka. Także zabieramy się za unboxing paczki. Mogę wam zdradzić, co tu zakupiłem, ale w sumie po co. W ogóle powiem wam, że pierwszy raz zamawiałem coś za pomocą paczkomatu. Nigdy w życiu jeszcze nie używałem paczkomatu. Myślę, że jest coś takiego, właśnie, mój nóż się tępi. Już pewnie możecie się domyślać, co tu jest w środku. Wracając do tego paczkomatu, bardzo fajna sprawa. Myślę, że to jest jakiś, nie wiem, chłamor, coś takiego, co raczej będzie średnio pomocne, a okazało się inaczej. Naprawdę fajna sprawa z tym paczkomatem i myślę, że jeszcze nie raz coś za pomocą paczkomatu sobie zakupię. Dlaczego mówię, że to jest fajna sprawa? Plus tego jest jeden wielki taki, że jeśli po prostu nie musicie martwić się, czy kurier zostanie was w domu, czy nie, dostajecie informację na e-mail, że wasza paczka dotarła. Właśnie bardzo szybko ta paczka dotarła, 24 godziny bodajże już była u mnie w paczkomacie. Tragedia z tym nożem. I po prostu poszedłem sobie ładnie, odebrałem i wpisałem tam kod i numer telefonu i szafeczka mi się otworzyła i po prostu paczka już była w moim posiadaniu. No to jest druga rzecz, tu mamy paragon i trzecia rzecz. Więc tak, zamówiłem sobie taką lampę, reflektor, takie coś, co mocno będzie świecić, rozświetlać nasze odcinki nocy. Nie zwróćmy uwagi, że będzie kolor żółty światła, czy, a może latarki? Nie wiem, sprawdzimy sobie. I tu mamy drugie tajemnicze pudełko i jeszcze trzecią taką tutkę. Za to wszystko zapłaciłem 98,63 z dostawą. Także myślę, że będzie wszystko świetnie. Mamy ładowarkę, o, mamy taką latarę, reflektor, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że będzie to bardzo fajnie świecić, rozświetlać nasze nocne odcinki. Na chwilę obecną tu nie świeci, może jest nie naładowana, albo baterii po prostu nie ma w środku. Sprawdźmy, co mamy w tym worku. Mamy już taką tasiemkę ładowarki, dwie samochodową i zwykłą. Tu się będzie to pewnie ładować i prawdopodobnie ona nie jest naładowana. Ja ją sobie tutaj od razu podłączę, może na koniec odcinka zechce nam po prostu latareczka zaświecić. Mamy tutaj sporo diod LED-owych i sądzę, że to będzie całkiem niezłe rozwiązanie. Nie trzeba jakichś tu lightów czy czegoś takiego kupować. Latarka ta kosztowała bodajże, już wam powiem, 50 zł. 50 zł i mam nadzieję, że będzie, no naprawdę jest taka mało poręczna. Ale nie o to chodzi, mamy kontrakt przy sobie. Jest mało poręczna, ale to nie o to chodzi. Ładnie sobie, myślę, rozświetlimy całe nocne nagrywanko.
O, coś już tu świeci, no jeszcze słabo. O, dało. Dosyć ona świeci. Ale myślę, że to jeszcze nie jest jej maksymalna moc. Aha, 3 tyły ma tak grać tutaj, sobie się nie zwróciłem uwagi. Mam nadzieję, że jak się naładuje, będzie świecić jeszcze mocniej. Także karton też tutaj. Latarka. Co mamy w tej budowie? Mam tutaj jeszcze latarkę taką malutką. Zostało mi jakieś tam luźne 10 zł. To myślę sobie, a zakupię. Fuck, ona prawdopodobnie jest na baterię. Taka latareczka raczej malutka. Znaczy taka bardziej poręczna, nie wiem czy to... No właśnie, bateria jest. Potem baterię jakieś włożyć, zobaczymy sobie jak ona świeci. Tak ona wygląda, nawet taka fajna. I myślę, że no taka poręczna będzie raczej się przyda do różnych rzeczy. Odkładamy ją tutaj. I teraz gwóźdź programu. Ta latarka kosztowała, że mam powiem ile też? 9 zł, tam jakaś przecena z 15 chyba, a wezmę dycha, została to kupię. I jest. Tutaj to. I została taka tutka. To pewno się domyślacie już co tu będzie. Po prostu jest to nóż. I teraz właśnie mała zagwozdka, czy ten nóż nie będzie za długi. Jeśli będzie on po prostu za długi, to do paczek otwierany się nie będzie nadawał za bardzo i myślę, no na niego inny pomysł wtedy. No taki trochę długi jest, ale myślę, że się uda nim ogarnąć. Nóż Kandar. Bardzo, ale fajny jest. Bardzo fajny nóż, taka kosa. Gdzie jest ten mój scyzoryk? Tutaj. Mój scyzoryk jest trochę mniejszy. Ale myślę, że tym kandarkiem też sobie ładnie poradzimy z różnymi paczkami. I będzie naprawdę fajnie, tak się ten nożyk prezentuje. Bardzo fajny, taki dosyć nawet fajnie wyważony. Fajna rękojeść. Podoba mi się takie coś. Na 100% jest ostry. Zresztą sobie to sprawdzimy. No, tylko na czym. Dobra, załamuję od razu. Już jestem, wziąłem sobie jakąś tam kartkę. Sprawdzimy sobie. No, naprawdę ostry nóż. Dosyć sobie radzi z taką kartką. Jest trochę gruby. Chociaż końcówka nie. Jest dosyć ciężki naprawdę, ale jest dosyć poręczny i myślę, że naprawdę fajnie będzie nam się nim unboxować różne paczki. Także już kosę chowam. Jak mówię, oczywiście wszystkie te przedmioty, które tutaj otworzyliśmy, zostały zakupione za pieniądze, które zarobiłem właśnie na YouTube. Żeby wam tutaj pokazać właśnie, że nie wydaję tego na jakieś głupoty tam właśnie, tylko wszystko co jest na YouTubie wraca na YouTube, tak na to powiem. I po prostu będzie wykorzystane w celu rozwoju mojego kanału. W tym momencie jeszcze raz wam przypomnę o tym pytaniach, co wam mówiłem. Możecie zadawać mi pytania, wszystkie jakie chcecie pod tym filmem. Taka informacja również pojawi się na grupie na Facebooku. Oczywiście również was zapraszam na tą grupę. Jeszcze raz sorry za zaniedbanie w ostatnim czasie mojego kanału. W tym momencie dzięki wam za oglądanie, zapraszam was, zapraszam mojego kanału, zostawiam wam. Do zobaczenia.